pokażę teraz głos naszemu. A potem... Tak, przygotowani Julia i Piotrek, rozpoczynacie tą studniówkę budowlanki. Mówimy dla nasz Racibórz, ile klas się dzisiaj bawi? Cztery klasy. Wymienicie te klasy i wychowawców? Wychowawców nie wymienimy, niestety. Wychowawców będzie ciężko. Ale są klasy budowlanki i gastronomika, tak? Tak, tak. Na pewno się bawi klasa budowlańców. Na pewno bawi się klasa analityków połączonych z geodetami. Bawi się również klasa architektury krajobrazu oraz hotelarze. Tego lokalu jest... Ochrona środowiska. To jest pierwsza studniówka raciborskich szkół w tym lokalu w Gaszowicach. Co zdecydowało, że go wybraliście? Wydaje mi się, że po prostu bardzo urokliwe miejsce, które nas przekonało. To chyba był główny taki aspekt. Też inne szkoły nie wybierały tego miejsca. Więc wy jesteście pierwsi, przecieracie szlaki. Tak, do matury dobrze przygotowani? Oczywiście. Jacka Kąska. Nazywam się Jacek Kąsek, gdyby ktoś nie pamiętał. Jadąc dzisiaj tu na tą uroczystość, zorientowałem się, że nie mam zaproszenia i myślałem, że mnie nie wpuszczą. Ale nie chciałem się już wracać, żeby być punktualnym. Szanowni Państwo, dołączam się do powitań Rady Budowlanej oraz Was, drodzy uczniowie, wraz z partnerami. Dołączę jeszcze tutaj powitanie mediów, bez których świat by nie żył. Internet musi mieć jakąś pożywkę, więc dziękujemy, że jesteście. 100 dni to taki sygnał, tak zacząłem się zastanawiać, sygnał jak na 100 metrów przez, nie wiem, płotki, jak wezwanie na kolejną część spektaklu. Dla Was jest to 100 dni ciężkiej pracy. A w końcowej mojej przemowie już nie będę mędził, ale powiem, że zacznę od poniedziałku Wam różnymi kanałami to przypominać. To będzie na Facebooku, to będzie na stronie, to będzie moja poczta do Was. Będę Was męczył od poniedziałku aż do pierwszego dnia matury z polskiego, żebyście dali z siebie wszystko, bo to jest kolejny Wasz jakby etap w życiu szkolnym. Ja dziękuję, że jesteście z nami przez 5 lat z jakąś taką przerwą, tą pandemiczną, ale już o niej zapominam, więc stwierdziłem kiedyś, cytując słowa Wodeckiego, umiemy żyć obok zła, nauczymy się żyć obok siebie, więc myślę, że to nam się udało i te 5 lat w centrum numer 1 zostało spędzonych fajnie. Wśród Was są ciekawe osobowości. Miałem okazję, może nie wszystkich, ale część poznać. Są artyści, śpiewacy, są podróżnicy. Jest nawet komendant zupów, także Wasze zainteresowania są bardzo szerokie. Mam nadzieję, że ten wybór kształcenia w technikum to był taki pomost między podstawówką a studiami i być może część z Państwa zrezygnuje z tych swoich zawodów na jakby inną działalność, czego Wam życzę, ale życzyć Wam będę dopiero dokładnie w kwietniu, jak się będziemy żegnać.
Takim zwyczajem moim jest, że szczególnie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy mieli wpływ czy wkład w tą waszą edukację na każdym etapie i im za to bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast wyjątkowo chcę podziękować wychowawcom. Zapraszam do siebie wychowawcy klasy pierwszej, przepraszam, pierwszej. Czas szybko mija. Piątej A5 panią Bożonę Chudzińską. Przypomnę, piąta A5 składa się z dwóch zawodów, technik analityk i technik geodeta. Piąta B5 pani Magdalena Masiubańska. Lady in red. Technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Piąta H5 panią Aleksandrę Wieczorek. Technik hotelarstwa i technik ochrony środowiska. I piąta Z5, technik żywienia pana Darka Kaptura, zapraszamy. Chcę powiedzieć, że to są wychowawcy z długoletnim, nie wypominającym się wieku, doświadczeniem, natomiast sztosem w tym roku jest, że piąta B5 rozpoczęła w składzie 34-osobowym i w takim też składzie kończy. To się chyba nie zdarzyło w historii naszej szkoły. Także gratuluję klasie. Wasz wyjątkowy dzień. Bal, który się nie powtórzy. Bal, który trwa czasami do godzin porannych. Nie wiem, jak zwykle śmieję się, czy są koguty w pobliżu. Mam nadzieję, że są i przypomną, że właśnie jest już poranek. Życzę wam szczęścia, dobrej zabawy, bezpiecznej. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, uważajcie na wodę mineralną. I miejcie świadomość do końca. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy. Życzymy wam po prostu wszystkiego dobrego. Życzę wszystkiego co najlepsze. Wasze zdrowie. Poloneza, czas zacząć.